mamy quizy oraz nagrody w postaci jedzenia czy też różnych gadżetów z naszej szkoły. Same koła naukowe pomagają nam w tym, żeby móc rozwijać się w kierunku, w którym się uczymy. Możemy razem z innymi studentami integrować się, spotykać, co sprawia, że mamy oczywiście znajomości ze starszymi rocznikami, które niejednokrotnie podpowiadają tu czy tam, jak mamy się zachować w stosunku do niektórych profesorów. PiS jest teraz jak terier. Pracujemy na co dzień w Areszcie Śledczym w Gdańsku. PiS się zajmuje wykrywaniem substancji niedozwolonych, czyli narkotycznych. Z psem pracuję już 5 rok. Pies ma 7 lat, jest to mój drugi pies. Chodzimy na co dzień po celach, przeszukujemy ludzi, którzy przychodzą do Aresztu Śledczego w Gdańsku na widzenia. Oprócz tego jest dresura codzienna z psem z narkotykami. Dziekan Wydziału Zarządzania. Witam na stoisku, na strefie zarządzania. Co my tutaj mamy? No chcemy pokazać, jak w praktyce odbywa się zarządzanie. Na czym zarządzanie polega? Naprawdę staramy się uczyć praktycznie, zatrudniając praktyków, pokazując w jaki sposób poprzez symulatory, poprzez gry kierownicze. Zapraszamy Was bardzo serdecznie na wszystkie studia właśnie na Wydziale Zarządzania. Dzień dobry, Robert Szyszko, reprezentuję firmę Leica Geosystems, Polska, dział skaningu laserowego 3D Elite Capture. Prezentujemy nasze rozwiązania pod kątem skaningu laserowego i generalnie wszystkie urządzenia pomiarowe. Na dniach otwartych koło naukowe Bezpiecznik razem z naszym kierunkiem Bezpieczeństwo Wewnętrzne przygotowało masę atrakcji, pokaz broni, pokaz samoobrony, pierwszej pomocy, pokój zdarzeń oraz laboratorium kryminalistyczne. Sierżant Paweł Klinkusz, Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. I nasze stoisko reprezentuje samą sobie policję, pracę w policji. Pokazujemy wszystkie pozytywne strony tego, dlaczego warto zostać jednym z nas, dlaczego warto wstąpić do służby. Ja mam przyjemność z panią Julią. Tak. Pani Julio, czy dzisiaj była pani na uczelni Eugeniusza Kwiatkowskiego i korzystała z dni otwartych? Tak, byłam. Świetnie, pani Julio, mam dla pani dobrą wiadomość, wygrała pani nagrodę z Loterii Lwa. Prześlemy pani wejściówkę do eksperymentu dla dwóch osób, kubek termiczny, głośnik i pendrive'a od Lwa. Dziękuję bardzo, jestem bardzo wdzięczna. Dni otwarte były dla mnie bardzo pomocne, wywołane do tego kierunku. Jasne, świetnie, zapraszamy do nas zaraz po maturze. Do usłyszenia!